Dobry wieczór wszystkim. Witam Was w kolejnym spotkaniu. Jest to nasze 15 spotkanie. Ja jestem Maśka, stylistka, blogerka i właścicielka Marii Empire Fashion. Moją dzisiejszą rozmówczynią, bohaterką jest Alina Roszczyńska. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie i Ciebie przede wszystkim. Dziękuję za zaproszenie. Ja również, jest mi bardzo miło, że przyjęłaś zaproszenie, że chcesz się podzielić swoimi spostrzeżeniami, swoją historią. Jak Ci minął dzień? Jak samopoczucie u Ciebie? Mój dzień dzisiaj był w zasadzie bardzo pracowity od wczesnych godzin. Kończyłam artykuł czy wpis do książki, jak już wspominałam, ponieważ no gdzieś termin dzisiaj upływał. I dało mi też tak sporo przemyśleń na temat życia, na temat dlaczego człowiek jest akurat w tym miejscu, a nie innym. A oprócz tego, no tak jak zwykle praca taka standardowa, czyli gdzieś rozmowy z klientami, pomoc im, czy rozwiązywanie jakichś trudnych czasami spraw. Dokładnie, o tej pomocy i tym, że właśnie wspierasz swoich klientów i ludzi, dzisiaj porozmawiamy. Są już z nami pierwsze osoby, widzę. Przedstawcie się, kto jest z nami tutaj dzisiaj, czy nas dobrze widać i słychać. A ja przeczytam kilka zdań o tobie, przedstawię. Ty, jakby ktoś nie wiedział, kim jesteś i czym się zajmujesz. Alina, mama trójki dorosłych dzieci, żona. Pracuje jako agent ubezpieczeniowy i mówca motywacyjny. Absolwentka studiów prawa i administracji z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem i studiów podyplomowych z zakresu audytu jakości. Ukończyła kurs trenera neurocoachingu i profesjonalnego coachingu. Uczestniczka wielu prestiżowych nagród w branży ubezpieczeń. Laureatka konkursu prezesa 2019. Autorka wielu webinarów w dziedzinie ubezpieczeń. Członek Golden Platinum Club. Posiada tytuł specjalisty do spraw ubezpieczeń i inwestycji. Motto, którym się kieruje: do czego jesteś świadom, możesz kontrolować. Do czego nie jesteś świadom, kontroluje Ciebie. Piękne motto. Dlaczego wybrałaś sobie taki cytat na swoje motto? Dlatego, że to było motto, które mnie uświadomiło, co tak naprawdę kierowało do tej pory moim życiem. Czasami poddawałam się wielu opiniom ludzkim, jakby chcąc w jakiś sposób ochronić siebie, chcąc też się przypodobać tak naprawdę innym osobom. I to spowodowało, że tak naprawdę troszeczkę żyłam w nieświadomości. Zabrakło mi właśnie tej świadomości, czego ja chcę, dokąd ja zmierzam, dlaczego ja w ogóle jestem w tym miejscu, co jestem w życiu, dlaczego ja wykonuję taki zawód, a nie inny. Dlaczego ja chcę mieszkać w tym kraju, a nie innym? Wiele takich pytań gdzieś się po prostu rodziło. I w momencie, kiedy zetknęłam się z literaturą, z książkami Johna Maxwella, właśnie to zdanie przeczytałam. Na jednym ze spotkań z Polem Martinelli usłyszałam to zdanie i zaczęłam go rozumieć, że to, czego jesteś świadom, to jesteś w stanie tym jakby sterować, kontrolować. Ale jeśli nie jesteś świadom, to nawet nie wiesz. Życie steruje za ciebie. Ktoś po prostu tak naprawdę decyduje o twoim życiu. A ja tego nie lubię. Lubię sama decydować i myślę, że chyba większość osób też woli sama decydować o swoim życiu. Dlatego to jest takie moje motto. To prawda. Piękne. Jeśli będziecie mieć jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach, a my przechodzimy do kolejnego pytania. Jesteś absolwentką studiów prawa i administracji z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem oraz studiów podyplomowych z zakresu audytu jakości. Skąd u Ciebie ubezpieczenia, mówca motywacyjny? Opowiedz nam o swojej drodze do miejsca, w którym jesteś. Jeśli chodzi o ubezpieczenia, tak naprawdę w pierwszym momencie, kiedy się zaczęłam nimi zajmować, to troszeczkę był przypadek. Chciałam być tylko na chwilę w ubezpieczeniach. Ale już po dwóch, trzech miesiącach,
kiedy poprosiłam, żeby osoby bardzo doświadczone, wiedzące o co chodzi w tym temacie, powiedziały mi tak naprawdę, dlaczego się właśnie tym zajmują, zobaczyłam, że jest to sposób na realizację moich marzeń. Bo moim marzeniem zawsze była praca z ludźmi. Zresztą pracowałam od początku, jak w ogóle zaczęłam swoją pracę, to gdzieś tam zajmując stanowiska kierownicze, to była po prostu praca z ludźmi. Ale nie o taką pracę mi chodziło. Chodziło mi o coś, że ja będę mogła komuś coś dać. I ubezpieczenia pozwoliły mi właśnie dawać ludziom to, czego oni tak naprawdę potrzebują. Przede wszystkim dać im to poczucie takiego spokoju. Jak jeden z moich klientów powiedział, że dajesz mi możliwość spokojnego snu. I to chyba było dla mnie najpiękniejsze takie podziękowanie. I też jakby uzmysłowiło mi, co to jest za praca. I jak już mogę powiedzieć, że od 9 lat zajmuję się ubezpieczeniami, to się zastanawiam tylko jedno, dlaczego wcześniej tego nie robiłam. Ale to już odpowiedź jest troszeczkę szersza, bo wykonywałam różne zawody. Ja jestem oprócz tego też dietetykiem. 19 lat prowadziłam gastronomię. Zarządzałam pionami żywienia w szpitalnictwie, także wiele tematów jest mi gdzieś tam nieobcych. Natomiast tak jak mówię, no, doprowadziło mnie to faktycznie do tego bloku tutaj ubezpieczeniowego. I to, co jeszcze mogę powiedzieć, że znowuż, zajmując się ubezpieczeniami, szukałam możliwości dotarcia do osób, bo jak rozmawiasz o ubezpieczeniach, to rozmawiasz z żywym człowiekiem. On ci mówi o swoich problemach, on ci mówi o rzeczach, które tak naprawdę czasami tylko mogę ja usłyszeć. Czasami mąż, żona nawzajem nie wiedzą. Żeby lepiej pomóc temu człowiekowi, chciałam czegoś więcej. Psychologia była zawsze moim hobby. I nieraz się zastanawiałam, że gdybym miała dzisiaj zacząć studiować, to co bym studiowała? Psychologię. I tak naprawdę to robię. Bo ja nie jestem psychologiem i nigdy się pod tym w ten sposób nie podpiszę. Natomiast zajmowanie się właśnie przemówieniami publicznymi, zajmowanie się coachingiem, rozmową z ludźmi i dodawanie im wartości, pomoc wyjścia z różnych sytuacji kryzysowych, trudnych, daje mi właśnie to pełne zadowolenie. I jak się, bym powiedziała, bliżej przyglądnąć ubezpieczeniom i właśnie szkoleniom, to one się niesamowicie spinają. To jest dosłownie jak spinka razem. Stąd też taka moja droga. Ja to ujęłam w taką pasję pomagania, bo to jest w pewnym sensie... No, jakby gdzieś tam pierwszy punkt tego, że pomagasz ich w ubezpieczeniach, tak? Jak również motywując innych i pomagając im w sytuacjach kryzysowych. Więc to, no, tak jak mówisz, to się ze sobą gdzieś tam łączy. Ale do pasji pomagania i tego wszystkiego przejdziemy sobie za chwilę. Też ukończyłaś kursy, które mnie zainteresowało mnie nazwą. A propos, ukończyłaś kurs trenera neurocoachingu i profesjonalnego coachingu. Jak byś rozwinęła nam te tutaj zagadnienia? Może są tu osoby, które gdzieś tam się interesują tym tematem i może by chciały wiedzieć, co pomoże im jakby taki kurs w sferze coachingu. Pierwszym takim moim zainteresowaniem to były wystąpienia publiczne. Natomiast pewnie wiele z osób, które nawet tutaj słucha, czy gdzieś będzie słuchało tego dzisiejszego naszego, to dzisiejsze nasze spotkanie będzie odsłuchiwało, to zdaje sobie sprawę, że nieraz uczestniczy w pięknych szkoleniach. Niesamowicie motywujących. Energia, wszystko. Wraca do domu,
Mija kilka dni, tydzień i zapomina. I tak naprawdę nic się nie dzieje w jego życiu. Dlatego stwierdziłam, że trzeba czegoś więcej. Zaczęłam studiować, uczyć się i tak naprawdę cały czas się uczę właśnie coachingu. Jak pomóc osobie, ale nie na zasadzie, że ja powiem komuś zrób to, zrób tamto. To nie o to chodzi. Coaching daje coś więcej. Poprzez rozmowę z osobą jestem w stanie wyciągnąć to, co ona ma w sobie. Bo każdy z nas ma odpowiedź na swoje pytania, wątpliwości, sytuacje trudne, proste, łatwe, różne. Mamy odpowiedzi w sobie. I dlatego zajęłam się coachingiem, żeby nauczyć się rozmawiać z ludźmi, ale w ten sposób, żeby ta osoba sama wyciągła z siebie to, co ma, bo ma odpowiedź. Neurocoaching to jest połączenie właśnie dziedziny coachingu, ale z pracą mózgu. Z pracą, która pozwala tak zmaksymalizować efekty tej pracy rozwojowej. Bo jeśli się zastanowimy tak naprawdę nad sobą, nad tym, co nami kieruje, to wszystko zawsze zaczyna się od głowy. Czyli niech, prawda? Czyli jeżeli my poustawiamy sobie odpowiednio nasz sposób myślenia, ustawimy swoje emocje, zrozumiemy, co się dzieje i dlaczego jestem dzisiaj w tym miejscu, a nie innym. I zastanowię się, dokąd chcę iść, to póki ja tego nie zobaczę w swojej głowie, póki ja tego nie będę widziała oczami można powiedzieć duszy, póki ja tego nie poczuję, to ja tego nie jestem w stanie osiągnąć. Pewnie niejednokrotnie, jak każdy z nas sięgnie gdzieś tam pamięcią, to miał takie sytuacje, że coś bardzo chciał. To jak małe dziecko. Tupie nóżkami, bo ono chce tą zabawkę. Dlaczego? Bo ono wie, że ta zabawka da mu radość. Ono już czuje tą zabawkę. Ono ją tak bardzo chce, że zrobi wszystko, żeby tą zabawkę dostać. Jeżeli ja chcę kupić sobie mieszkanie, przykład, to ja mogę mówić całe życie, że ja go chcę. Ale jeśli zastanowię się chwilę i poczuję zapach tego mieszkania, jeśli ja poczuję, jak naciskam klamkę, wchodzę do niego, widzę korytarz, widzę zasłony wiszące w pokojach, widzę meble, które tam stoją, czuję zapach tego mieszkania. Widzę, co jest za oknami tego mieszkania. Poczuję tak w środku, w sobie, taką palącą potrzebę tego. To ja zrobię wszystko, że ja to osiągnę. Jeżeli będę podsycać w sobie to pragnienie każdego dnia, w każdej chwili, ja już będę mieszkać w tym mieszkaniu. To jest tylko kwestia przeniesienia się w czasie. Kiedyś, wiele lat temu, usłyszałam o podróżach w czasie. Ja sobie dzisiaj zdaję sprawę, że my mamy tą siłę i możliwość przenoszenia się w czasie. Wszystko jest fizyką, wszystko jest energią. A więc to nasze przenoszenie się, czyli ja już dzisiaj mieszkam, jestem w tym mieszkaniu, jestem w tym domu, jestem na wakacjach, ja widzę, jakie mam wakacje, ja widzę, kto jest ze mną, ja widzę, co piję, ja czuję smak, zapach, potraw, ja zrobię wszystko, że tam będę.
Ale żeby się tego nauczyć, to właśnie musiałam poznać zasady działania neurocoachingu. To są medytacje, ale żeby nie zrobić krzywdy sobie, ale przede wszystkim osobom innym, którym udzielam tej informacji. Dlatego były mi potrzebne kursy, były mi potrzebne szkolenia, ale te szkolenia trwają. Ja jestem zrzeszona w tak zwanej grupie JMT Johna Maxwella. To jest organizacja, która skupia największą rzeszę najbardziej doświadczonych trenerów liderstwa, coachów, czy też osoby, które właśnie zajmują się przemówieniami publicznymi. To John Maxwell jest taką postacią, która właśnie wspiera, która przekazuje tą swoją wiedzę. To Paul Martinelli pokazuje mi na dzień dzisiejszy, jak rozmawiać właśnie z osobą poprzez używając tego neurocoachingu. Christian Simpson uczy, jak prowadzić spotkania coachingowe, czyli jak pomóc komuś, bo to jest na pierwszym miejscu. To osoba, z którą się spotykam, jest najważniejsza, bo jak dam jej wartość, to ja dostaję również tą wartość. To zawsze wraca. To prawda, jak się coś daje pozytywnego, to to potem do nas też pozytywnego wraca. Ale też to jest prawda, że wszystko jest siedzi w naszej głowie i od tego się zaczyna i gdzieś to nasze wnętrze i to zewnętrzne i głowa i wszystko jest ze sobą połączone. Zresztą tak samo, mimo tego, że się zajmuje stylizacją, tak samo jest w stylizacji. Ubiorem podkreślamy to nasze wnętrze. Jeśli sami ze sobą nie jesteśmy gdzieś tam w zgodzie i no to chociaż najlepsza stylizacja no nie pomoże niestety. Więc to wszystko się ze sobą łączy. Prawda? Jak mówisz o stylizacji, to wyciągasz z wnętrza tej osoby, jaką ona jest. Tak. I pomagasz jej, tak naprawdę pomagasz jej tylko przybrać to na zewnątrz, to co ona ma w środku. To samo jest właśnie z coachingiem, z neurocoachingiem przede wszystkim, wyciągnąć ze środka. Pomóc tej osobie zobaczyć, ty to wszystko masz. Czasami podczas spotkań wyczuwam, słyszę, jak osoby mówią, ja nie mogę, ja nie dam rady. Zawsze zadaję pytanie, dlaczego? Co jest powodem? Co ciebie blokuje? I okazuje się, że bardzo często sami sobie stwarzamy taki sufit, taką górną granicę. I tak naprawdę niewiele potrzeba, żeby podnieść tą poprzeczkę. Jakbym porównała to do domu, to w domu mamy, w każdym domu, tak, mamy dach. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten dom był wyższy. Trzeba tylko zdjąć dach i położyć od nowa. To samo jest i z nami. Wystarczy, że odkryjemy siebie, wnikniemy w swoje własne wnętrze, zobaczymy, co my tam tak naprawdę mamy i czego potrzebujemy. Poznamy swoje talenty, jakie mamy. Każdy z nas ma talenty. Tylko kwestia jest, żeby je wyciągnąć, zobaczyć i w tym momencie możemy zrobić wszystko. Jeżeli uwierzymy w to, to jesteśmy w stanie. Jeśli nie uwierzymy, to oczywiście, że też mamy rację. W każdym przypadku mamy rację. To nie ma czegoś takiego, że jest ktoś przegrany. Tylko w życiu dostajemy to, czego oczekujemy. Piękny, piękny tak. Koszak. Przyszedł posłuchać. Właśnie. Ja, że lubię koty. Wie, że chyba, że ja lubię koty. Dobudził się i przyszedł. Tak, on ma bardziej mm-hmm. No właśnie. Tylko mi to nie jest. Tak. No, ale
rzucił nas tutaj z tematu. To tutaj wracając do coachingu, pomagasz nie tylko osobom prywatnym, ale również firmom wyjść z kryzysu. Twoimi klientami są tak naprawdę i duże firmy, lekarze, prawnicy czy osoby prywatne. Oprócz relacji międzyludzkich, bo o tym później porozmawiamy, z jakimi problemami oni jeszcze się do ciebie zgłaszają? Tak naprawdę największym problemem na dzień dzisiejszy to jest brak liderów. Mamy taki stereotyp przyjęty, jeszcze w czasach, kiedy ja studiowałam, mówiło się o kierownikach, o dyrektorach. Dzisiaj też o tym się mówi. Jest dyrektor, jest kierownik. Natomiast bardzo, ale to bardzo brakuje liderów. Takich prawdziwych liderów, czyli osoby, która nie będzie popychała, nie będzie mówiła, co masz zrobić, tylko pójdzie sama, poda rękę drugiej osobie i poprowadzi ją. I tak naprawdę w korporacjach o to chodzi, żeby stworzyć grupę liderów, ludzi, którzy będą swoim postępowaniem, zachowaniem ciągnąć innych. I o to chodzi też, żeby głaskać ludzi po głowie, bo to nie w tym rzecz. Lider nie głaszcze. Lider pokazuje, co zrobić. Jak przejść przez te sytuacje, mówisz tutaj trudne, kryzysowe. Bo kryzys to jest tak naprawdę taki strach, coś, co nas trzyma, blokuje. To nie musi być kryzys obecny, który mamy, tak? Bo to nieistotne. Istotne jest, że coś nas dopada. Dopada nas jakiś strach. I wtedy tworzy się po prostu kryzys. I w momencie, kiedy rozmawiam z osobami, i to nieważne, czy to jest właśnie korporacja, czy to będzie osoba indywidualna, również przechodzą przez te sytuacje trudne. Dlatego, tak jak już powiedziałam na wstępie, że moimi klientami bardzo często są klienci ubezpieczeniowi, bo tak naprawdę to jest też jakby mój główny rynek, gdzie pracuję, a daję im tą drugą wartość, czyli właśnie sesje, spotkania, rozmowy, czasami spotkania lunchowe w firmach, gdzie spotyka się kilka osób i rozmawia. I tak naprawdę to głównym problemem jest brak komunikacji. Albo bym powiedziała, jest komunikacja, ale nie taka jak trzeba. Bo jednym z największych problemów na dzień dzisiejszy jest to, że my nie słuchamy. Często spotykam się z taką sytuacją, że ktoś mi mówi pomóż mi i nie słucha moich pytań. Tylko mówi, narzeka. Po jakimś czasie mówi, no dalej nic się nie dzieje. Ja mówię, ale jeszcze nic nie usłyszałeś. Musimy się nauczyć słuchać. I tego nam po prostu brakuje. Brakuje nam umiejętności słuchania, umiejętności dobrej komunikacji, porozumiewania się ze sobą. Nie byłoby wtedy tych sytuacji kryzysowych, gdybyśmy się nauczyli słuchać, mieć dobrą postawę, bo to, że w tej chwili rozmawiamy, to wynika między innymi z tego, że obydwie żeśmy tego chciały. My chcemy siebie wysłuchać. Jeżeli się z kimś spotykam, to nie na zasadzie, że szybko, żeby to przeszło, tylko poświęcam mu całą siebie. Jeżeli do kogoś dzwonię, to nie gotuję w tym czasie zupę, nie sprzątam, nie przebieram dzieci, tylko słucham. Czasami mi osoby mówią, wiesz, bo ja z kimś tam rozmawiałem, ale oni mnie w ogóle nie słuchają.
czasami dzwonimy do przyjaciółki i nie wiem, ale mnie się kiedy, znaczy nie wiem, czy tobie się tak przytrafiło, ale ja miałam kiedyś takie wrażenie i mówię, słuchaj, co ty robisz w tym czasie? Ona mówi, prasuję. Jeżeli z kimś rozmawiamy, to poświęćmy mu 100% siebie. Podamy większą wartość. Wtedy możemy tego samego oczekiwać od innej osoby. A jeśli my robimy coś na zasadzie tu trochę, tam trochę, to takie mamy życie. I potem przebiega to życie. Mamy 10, 20, 30, 50, 70 lat i mówimy, nie wiem, to życie przeszło, nie wiem kiedy, nie wiem jak. Nigdy nie byliśmy tu i teraz. Czy to w rozmowie, czy w robieniu czegokolwiek, musimy się nauczyć jednej rzeczy. Być tu, dziś i teraz. Nie bardzo podoba się zdanie, które wypowiedziała kiedyś Matka Teresa. Pamiętaj, że przeszłość już minęła. Ten dzień wczorajszy już minął. Dzień jutrzejszy będzie jutro. Ważne, żeby planować, ale on będzie jutro. Natomiast to, co jest dzisiaj, jest najważniejsze, bo dzisiaj możesz zmieniać wszystko. Masz wpływ na to. Tak, dokładnie. To właśnie chciałam powiedzieć, że mamy wpływ na to, co się dzieje dzisiaj. To jest prawda. To autorstwo przyszłaś właśnie do tych relacji międzyludzkich i powiedziałaś, dlaczego tak się dzieje. A jak sobie z tym poradzić? Jaki zrobić pierwszy krok do tego, żeby nauczyć się słuchać, nauczyć się ze sobą komunikować? To jest proces. Nie da się. Może nie ma takiego słowa nie da się, ale trudno jest to osiągnąć w jednej chwili. Ja spotkałam wiele osób, które zawsze mi powtarzały jedno, że to był u nich powolny proces, który następował. Uczenia się słuchania, a przede wszystkim poznawania samego siebie. Jako dzieci do 7 roku życia jesteśmy programowani przez środowisko, otoczenie, kraj, w którym żeśmy się urodzili, rodzinę, w której jesteśmy. I to zaprogramowanie powoduje, że mamy potem taki sposób patrzenia na świat, a nie inny. Więc jak ja się mam nauczyć słyszeć siebie, na przykład, jeżeli wychowałabym się w środowisku, w którym ktoś mi mówi, nie nadajesz się, ty tego nie zrobisz, wszyscy mogą, ale nie ty, to nie jest dla ciebie, ty nie możesz studiować, ty nie możesz być lekarzem, ty nie możesz być prawnikiem, tak? To ja jestem tak ograniczona, że ja nie jestem w stanie. Chyba że stwierdzę stop, coś jest nie tak. Ja chcę poznać siebie. Znajdę się w środowisku, bo go szukam. Środowisko ludzi, którzy patrzą na rozwój. Patrzą na to, żeby coś przeprogramować. Mój syn jest programistą i powiedział do mnie też jedną taką mądrą rzecz. Wiesz, mama, komputer programujemy, ale co jakiś czas trzeba wyciągnąć i go dysk wyciągnąć i przeprogramować ten komputer. To co stoi na przeszkodzie, żeby przeprogramować swój własny mózg? Oczywiście nie da się wyciągnąć dysku i wsadzić nowy, ale jesteśmy w stanie wytworzyć taki nadprogram. My jesteśmy w stanie zrobić wszystko, ale musimy zobaczyć, co nas boli. A przede wszystkim zobaczyć, czego my tak naprawdę w życiu chcemy. Bo jeśli jest nam dobrze, jeśli rano wstajemy, nie wiem, godzina 6, ubieramy się, idziemy do łazienki, zjadamy, jemy śniadanie, idziemy do pracy 8 godzin, wracamy, czytamy gazetę, gdzieś tam po drodze jakieś zakupy, oglądamy telewizję, idziemy spać, rano wstajemy i dokładnie powtarzamy ten cykl przez ileś tam lat. Jest nam dobrze, to w porządku. Ale jeśli mówimy, że to mnie męczy,
Ja chcę czegoś więcej. Ja chcę żyć innym życiem. No to wtedy trzeba już usiąść i trzeba sobie powiedzieć, w takim razie ja potrzebuję wytworzyć nowe nawyki. Bo jeżeli w kółko będziemy powtarzać te same czynności, to nie możemy oczekiwać innych rezultatów. One będą takie same cały czas. Ale jeśli coś zmienimy w tym, w tych schematach, które powtarzamy, to teraz jest tylko pytanie, jak my chcemy zmienić? W którym kierunku chcemy iść? Prawda? Jeżeli to sobie jasno określimy, to my w takim kierunku pójdziemy. Ale jeśli będziemy nieświadomi, czyli to motto, o którym mówiłaś, dlaczego mam takie, a nie inne, ja muszę zobaczyć, czego ja nie wiem. Bo jak będę wiedziała, czego nie wiem, to znaczy się, że tego mogę się nauczyć. Jeśli nie umiem jakiegoś języka, a chcę w nim się porozumiewać, to ja się go muszę nauczyć. Czyli muszę mieć nawyk uczenia się tego języka. Proste. Tak? Teraz mi się tak akurat skojarzyło. Małe dziecko, jak się urodzi, ono nie ma żadnych barier. Ona nie ma żadnych ograniczeń. Ale nie umie chodzić. I żeby się nauczyło chodzić, potrzeba czasu. Ono będzie upadać, ono się będzie przewracać, poobija się, będzie miało mnóstwo siniaków, ale wstaje dalej i idzie. I tak naprawdę to była kwestia postawienia pierwszego kroku po to, żeby się ono nauczyło chodzić, biegać, po prostu biegać. I to samo jest i w naszym życiu. Jak my sobie postawimy ten pierwszy krok w kierunku celu, który sobie wyznaczymy, tego, czego my w ogóle chcemy, to wtedy jesteśmy w stanie zacząć pomalutku biec, ale nie od razu. To jest też tak, jak wsadzisz ziarno do ziemi. To ono potrzebuje czasu, żeby wyrosło z tego ziarna, żeby powstał owoc, tak? Czyli potrzeba czasu, trzeba podlewać. Potrzeba słońca, czasami zawieruchy, deszczu. Każda pogoda jest potrzebna. I jeżeli dlatego w naszym życiu pojawiają się jakieś takie sytuacje trudne, kryzysowe, to są te burze, które są potrzebne, bo po burzy zwróć uwagę, co się dzieje z ziemią. Że na wiosnę, jak mamy burzę, gdzie trzęsie się cała ziemia, to potem jak pięknie zieleń, wszystko zieleni się wokół. Zaczynają kwiaty rosnąć. Wszystko się, coś się dzieje wtedy z przyrodą. To samo jest i z nami. Jak doznajemy czasami takich mocnych upadków, a uwierz mi, że wiem, o czym mówię, bo w swoim życiu doznałam kilku takich, bym powiedziała, trzęsień ziemi, bardzo mocnych. I ja wtedy płakałam. Ja mówiłam, dlaczego ja, dlaczego mnie się to przytrafiło? Ale dzisiaj wiem, że gdyby nie było tych trzęsień ziemi, to mnie by nie było dzisiaj tutaj, gdzie jestem. I to wszystko, cokolwiek się przytrafiło w moim życiu, to jest dzięki temu, że doznałam takich bardzo mocnych wstrząsów, a wręcz bym powiedziała czasami znalezienia się na takim mocnym dnie. Także to jest kwestia właśnie takiej pracy, podlewania, cierpliwości, zmiany, ale jedno, ja muszę wiedzieć, że ja chcę rosnąć, że ja chcę wzrastać, że chcę wydać plony, chcę dać coś komuś, ale mogę komuś coś dać pod warunkiem, że ja mam. Jeżeli chcę komuś pomóc, nauczyć kochać, przykład. To jeżeli ja nie umiem kochać, ja nie umiem pokochać siebie, to jak ja mogę tego nauczyć? Kiedyś na spotkaniu z młodzieżą, bo też takie spotkaniach w ramach JMT Johna Maxwella, prowadzimy takie spotkania Youth Max z młodzieżą szkolną, przede wszystkim klasy 7, 8 i licealne. Na jednym ze spotkań młody człowiek
druga klasa liceum, mówi tak: ja kocham swoją dziewczynę, ja kocham swoją rodzinę, ale siebie nienawidzę. I to jest bolączka dzisiaj ludzi. To nie jest bolączka tylko tej młodzieży. Bo my zapominamy o sobie. My czasami myślimy o innych osobach, ale zapominamy o sobie. Jeżeli ja siebie nienawidzę, to jak ja mogę dać miłość? To jest tak, jak mam naczynie pełne wody, to ja mogę tą wodą kogoś napoić. Ale jeśli mam puste naczynie, to ja nic nie mogę dać komuś. Ono będzie puste. I pomimo moich najszczerszych chęci, ono nadal będzie puste, póki ja je nie napełnię. I powiem ci, że jednym chyba z takich największych wyzwań dla nas jest nauczenie się szanowania samego siebie, dowartościowania siebie, pokochania siebie. Ja jestem typem cholerycznym, taką mam osobowość, tu, dziś i teraz, szybko, natychmiast. I pozory wylot, to nie są pozory, ale nauczyłam się po prostu pracować z tym. I dla mnie było dużym wyzwaniem, żeby usiąść i posłuchać siebie. No bo jak ja siebie wysłucham, to wysłucham drugiej osoby. Ale jak ja siebie nie umiem słuchać, to jak ja mogę kogoś posłuchać? I to samo jest z miłością. Póki ja siebie nie pokocham, to jak mogę kogoś? To jest nieszczere, to jest niespójne. A żebyśmy cokolwiek mogli w życiu zrobić, to musi być spójne. Po to, żeby każdy taki upadek, taka niemoc mogła zamienić się w coś lepszego, żebyśmy mogli wynieść lekcje. W jednej z książek Johna Maxwella bardzo mi się podoba tytuł, bo on zresztą mocno mnie zainspirował. I sam tytuł już dużo mówi. Czasami wygrywasz, a czasami się uczysz. Jeśli to zrozumiemy, to jest właśnie też jakby odpowiedź na te sytuacje kryzysowe, bo wiem, że one tak często do nas wracają, że my możemy ze wszystkiego się nauczyć. My możemy zmienić swoje życie. I kiedy rozmawiam z moimi klientami, to jest ich największy problem. Niezrozumienie siebie, niezrozumienie otoczenia, niezrozumienie rodziny. Jakby nie mogą sobie poradzić, bo stąd też się biorą choroby. Ileż osób zgłasza się do mnie potem po wypłaty. Czy to jest coś złego? No nie, no oczywiście, że nie tylko psychika, ale to w dużej mierze gdzieś psychika tutaj odpowiada, tak, za nasze różnego typu schorzenia. I po prostu widzę, co się dzieje z tymi ludźmi. Oni sobie nie mogą czasami poradzić ze sobą. Ale spotykam też osoby, które są tak niesamowicie pozytywne, ale pracują nad sobą, że nawet jak jest ta trudna sytuacja zdrowotna, to jak przychodzę do niej, wypełniam dokumenty, ja czuję energię. Ja czuję chęć walki. Ja czuję u nich to coś, czego tak naprawdę nam potrzeba. Nie zawsze osoby wygrywają. Nie zawsze wygrywają chorobę, walkę z chorobą. Ale wygrywają swoje życie, bo są w stanie przekazać też tą energię swojej rodzinie. Przecież my jesteśmy społeczeństwem, my nie jesteśmy sami. Prawda? Ważne, żeby patrzeć też na innych. Właśnie to liderstwo, o którym też mówię, to jest tak ważne. Bo liderem nie jest się tylko i wyłącznie w firmach, w zakładach pracy, korporacjach. Bo tak często myślimy, tak? Liderem jest, nie wiem, prezydent. Koniecznie.
Liderem się człowiek nie rodzi, liderem się staje. Więc tego się trzeba nauczyć. I żeby komuś coś przekazać, żeby wesprzeć kogoś, to trzeba się stać dobrym liderem. Także to jest taki, mówię, bardzo, bardzo powolny proces. I też kiedyś tak się zastanawiałam i sobie myślę, no człowiek kończy jedne studia, drugie studia, coś tam jeszcze, nie? I potem się mówi, okej, zamykam drzwi, już skończyłem, mam dyplom i w porządku. Natomiast jeśli mówimy o rozwoju osobistym, to jest studiowanie do końca swojego życia. Cały czas, bo jak przerwiemy, świat się zmienia. Jeżeli my nie dostosujemy się do zmian, to będziemy szli do tyłu. To jest tak jak mówię, proces pracy nad sobą. Ja studiuję cały czas, uczę się cały czas od najlepszych. Sięgam po tą wiedzę i staram się ją wdrażać w życie, bo jedną z bardzo ważnych rzeczy to jest właśnie spójność. Często spotyka się osoby, które mówią jedno, a robią drugie. Ja w swoim życiu, zresztą gdzieś tam z podwórka domowego, miałam sytuacje też takie, że po prostu jedno się mówiło, a co innego się robiło. To w którymś momencie musi pęknąć. Nie da rady. Nie da rady to prowadzić cały czas taki schemat życia. Musi się po prostu przerwać, trzeba coś innego zrobić. Że to są takie, mówię, powiedzmy też moje przemyślenia, ale też i to, co zauważyłam, to, co pracuję, to, co można faktycznie zrobić ze swoim życiem. Każdy może zdobyć w życiu to, oczywiście do jakie posiada talenty, ile włoży pracy i ile poświęci na to czasu, chęci. Czy w ogóle zechce? To jest jedno z największych też problemów, że czy nam się tak naprawdę chce. Ja czytałam kiedyś książkę Miliarderzy Poissanta i naprawdę polecam każdemu, bo niesamowity przekrój ludzi, którzy w bardzo różnym wieku osiągnęli swoje cele. Ale między innymi dlatego, że wiedzieli, czego chcą i włożyli olbrzymią pracę. Nie ma w życiu przypadków. Czyli nie ma czegoś takiego, bo mnie się udało. W życiu dostaje się to, na co się zapracowało. Ja nie mówię o lotku. Ale też trzeba grać, to totolotka. Trzeba grać, żeby wygrać, bo jak się nie gra, to jednak nic z tego nie będzie. Ale tak, to jest prawda, że czy w osiąganiu celów, czy w zmianie jakby siebie, pierwsze co, to trzeba chcieć, bo inaczej to nic z tego nie będzie. A propos kryzysów, kiedyś przeczytałam Kasia Miller, powiedziała, że kryzys to jest taki autobus do szczęścia, że jak się wszystko ten, to potem... Jak się to wszystko przepracuje, tak jak mówiłaś po tej burzy, to przychodzi słońce, wsiadasz w ten autobus i jedziesz. Tak, bo wiesz, kryzys to jest taki czas mobilizacji. Zwróć uwagę, że jak wszystko się nam ładnie układa w życiu, to przechodzimy do takiego stanu letargu. Jest nam dobrze. Nie musimy wykonać dodatkowej pracy. Natomiast jak przychodzi obojętnie jakaś sytuacja kryzysowa, czyli coś, co nas zatrzyma, bo kryzys to jest właśnie ten strach, ale też to takie coś zatrzymanie, to wtedy nagle mówimy o co tu chodzi, co trzeba zrobić, tak? I szukamy rozwiązań. I dlatego w czasie kryzysu powstają najpiękniejsze rzeczy. Ja wiem, że jeżeli nas teraz ktoś słucha, to pewnie powie tak, co ona mówi, w tej chwili mi jest ciężko, tracę pracę albo jej nie mam.
ktoś tam w rodzinie jest chory, nie daj Bóg umarł, bo ja w tej chwili mam takie telefonów, mam po prostu masę i to jest fakt. Więc ja doskonale rozumiem te osoby. Natomiast mamy dwa wybory. Jeden to jest siąść, płakać i nic nie robić, tak? I mówić, że ja mam takiego pecha. Ale z drugiej strony, jeśli popatrzymy na osobę, która siądzie i powie tak, no jest taka sytuacja, jaka jest. I się zaczyna zastanawiać, co ja mogę zrobić. Jak mogę z tej trudnej sytuacji wyjść? Tak? To tak jak zgubię klucze, to mogę siąść i płakać i mówić tak, nie mam kluczy, nie dostanę się do domu i w ogóle nic mi się nie udaje. Ale ja wiem, że ja muszę tam się dostać. No to teraz myślę, albo będę szukać intensywnie i wszystkich mogę do tego tutaj zachęcić, żeby mi gdzieś tam pomagali, a ostatecznie mogę wybić szybę, tak? Ale znajduję rozwiązanie i ja się do tego mieszkania dostanę. Nieważne, że nie mam kluczy. To samo jest właśnie z kryzysem. Jeżeli mamy tą sytuację kryzysową, no to co ja teraz mogę zrobić? No siedzę w domu, zamknęli mnie, nie pozwalają mi wyjść. Przykład, bo dzisiaj też rozmawiałam z klientką, mówi tak, słuchaj, no mam COVID-a, siedzę w domu. Jak się czujesz? No dobrze, mówi, ja się czuję dobrze, ale ja nie mogę wyjść. Tak? Jeszcze policja mi przyjeżdża, mówi. Ale wpadła na pomysł, ponieważ rozmawiałyśmy już nieraz o jej celach. Jednym z jej celów było pisanie książki. I mówi do mnie tak, wiesz co, 2 tygodnie ja będę w stanie w zarysach napisać książkę. Fantastyczny pomysł. Czyli tego by nie zrobiła, gdyby nie było kryzysu, tak? Tej sytuacji zatrzymania w domu. Ale ona teraz to zrobi, bo ma na to czas. Zawsze musi się zrobić przestrzeń na coś. Jeżeli nawet coś tracimy, to znaczy po to, żeby się coś nowego mogło narodzić. Czasami płaczemy, bo jest nam ciężko. Ale to jest po coś. Bo jakby było wszystko tak samo, to nie ma miejsca na tą nowę, prawda? No skąd się ma znaleźć to miejsce? Nie ma. Musimy coś stracić. Gdzieś czytałam, że stałe w życiu jest zmiana tak naprawdę, że jeśli coś się dzieje i zmieniamy się, to jest najważniejsze. Tak. Niezmienność cechuje tylko, to jest cecha tylko jednej grupy osób. I przepraszam, ale przytoczę to dokładnie, to co też kiedyś usłyszałam. Niezmienność cechuje tylko osoby leżące na cmentarzu. Wszystko inne jest zmienne. Życie nasze się zmienia. Nasze podejście, nasze nastawienie, nasze rozumowanie. Tak? Co prawda nie jest to wcale związane z wiekiem. No właśnie, wiek nie ma w ogóle tutaj żadnego znaczenia, natomiast ma po prostu znaczenie, jak my podchodzimy do rzeczy i ile jesteśmy w stanie wnieść w to życie, wnieść w środowisko, w którym jesteśmy. Jeżeli nam nie odpowiada dane środowisko, bo są takie sytuacje, tak, że czujemy się gorzej, że jest to środowisko osób bardzo narzekających, ale my mamy wybór. Każdy z nas ma wybór. Ja mogę to zmienić. Jak nie chcę, to też mam wybór. Tak? Bo wybrałam, że zostaję w tym miejscu, w którym jestem. Wszystko zależy od nas. Wszystko. I tak mi się teraz przypomniało, to chyba gdzieś kiedyś, wiele lat temu jechałam w tramwaju i widziałam taką historyjkę opisaną, że jest osoba, która narzeka, mówi, ma złą żonę, ma złe dzieci, nic mu się w życiu nie udaje, tak? No i w ogóle to życie to jest do niczego.
No, a Pan Bóg siedzi i tak słucha, słucha, no i sobie myśli. No, nie wiem, dlaczego ten człowiek tak chce, no ale widocznie tak chce, no to on to musi dostać. Tak? Złe dzieci, złą rodzinę i wszystko w życiu, żeby mu się nie udawało. Więc musimy uważać na siebie. Czym my się programujemy? O czym my myślimy w kółko? No jak będziemy w kółko myśleć, że wpadnę, nie wiem, idę drogą i myślę, o Boże, żeby tylko zaraz ta dziura nie była, tak? Bo ja zaraz do tej dziury wpadnę, to jest 100%, ja do tej dziury wpadnę, tak? Bo się, nie wiem, nawet potknę, bo będę tak zestresowana. Ale jeśli będę szukać rozwiązania, to ja to rozwiązanie zawsze znajdę. Czy ona będzie najlepsza? Pewnie nie. Ale będzie kolejne, będzie kolejne, będzie kolejne. Jesteśmy w stanie zrobić wszystko. Działać jak nie jedno, to drugie rozwiązanie. Jak nie A, to B, a alfabet jest drugi tak naprawdę, więc trzeba działać. Zerknę na komentarze, bo tutaj Maria Karla pisze. Alina jest wartościową osobą, jest zawsze gotowa do pomocy i wysłuchania. Jest prawdziwa, autentyczna. I drugi komentarz też Marii. W każdym kryzysie chodzi o to, żeby coś umarło i coś się narodziło. Słyszałam kiedyś u księdza Pawła Kiewicza. No, pięknie, dziękuję Maria. Pięknie. Prawda. Zgadza się, że jesteś gotowa do pomocy, jesteś pozytywną, wartościową osobą, dlatego jesteś jedną z moich bohaterek tego cyklu wodnych spotkań w Chicago. Dziękuję. A propos pomocy, no to przejdziemy sobie do kolejnego pytania, bo tak jak już wspomniałam, o tej, to określiłam pasją pomocy, że pomagasz ludziom, moim zresztą tutaj też osoby piszą. Dlaczego myślisz, że w dzisiejszych czasach jest trudno o to, żeby się wspierać, pomagać sobie? Jak to z Twojej perspektywy wygląda? Czy jednak jest ta pomoc od tej drugiej osoby, czy to jest jednak są to jednostki, które się wspierają nawzajem? Ja myślę, że to nie jest tak, że my sobie nie pomagamy. Tylko znowuż bardzo dużo osób pomaga, bardzo dużo osób się wspiera. Natomiast to, co jest negatywne, to jest wyciągane do zewnątrz, tak? Czyli jeżeli prasa, telewizja, z całym szacunkiem oczywiście, bo też mam tam klientów, do ich pracy, ale jeżeli chcą coś nagłośnić, to będą nagłaśniać to, co jest negatywne. Dlaczego? Bo to się sprzedaje. I jeżeli my mówimy, że jest trudno, że ludzie sobie nie pomagają, to tak nie jest. Ludzie sobie pomagają. Są jednostki, które w jakiś sposób szkodzą drugiej osobie, tak? Ale znowuż pytanie się rodzi tak naprawdę, skąd się to bierze? Czy to jest tak naprawdę celowe takie działanie, że ja chcę zaszkodzić? Najczęściej, to też mi pokazały spotkania właśnie też z tego typu osobami, że to gdzieś zostało zaprogramowane, że w środku, tak głęboko w środku, to są całkowicie inne osoby, tylko jeszcze one same siebie nie zobaczyły. I ja raczej zauważam taką chęć pomocy. Ludzie, zwróć uwagę, co się dzisiaj dzieje. Dzisiaj, kiedy są ludzie pozamykani, tak? W dużej mierze, oczywiście też nie każdy, to słychać, że powstają różnego typu jakieś grupy, stowarzyszenia, którzy dzwonią do siebie, którzy pytają się, gdzie mogę pomóc, jak mogę pomóc. Ludzi, którzy na przykład zbierają pieniądze, bo dzieci są jakieś chore, czy jakaś osoba jest chora. Tam jest cały czas chęć pomocy. Tylko jeżeli ja tą pomoc potrzebuję, to ja o tej pomocy muszę powiedzieć. Więc ja bym bardziej powiedziała, że są osoby, które bardzo skrywają tą chęć skorzystania z pomocy czyjejś. I raczej tutaj ja akurat nie widzę, może też
to, że patrzę na świat bardziej pozytywnie i raczej nawet i tych trudnych, u takich trudnych osób też widzę to pozytywne u nich światełko. I oczywiście zajmuje to troszeczkę więcej czasu, żeby te osoby same zobaczyły, że one są inne w środku, tak? Jest grupa, ale to jest bardzo mały procent ludzi, którzy mówią, oni nie chcą tej zmiany, oni lubią się właśnie takimi, jakimi są, że chcą gdzieś tam innym robić krzywdę, ale to naprawdę jest minimalny procent i ja bym raczej nie szła w tym kierunku, tylko raczej w takim kierunku, że ludzie bardzo chętnie sobie pomagają, tylko muszą wiedzieć, jak tej pomocy, jaką pomoc ktoś oczekuje, jakiej pomocy ktoś oczekuje i jak mogą to zrobić. Tak? Jakbym popatrzyła na osoby starsze, mam starszych rodziców, to mogę powiedzieć jedno, że są momenty, kiedy ja nie do końca wiem, jak im pomóc. Dlaczego? Bo mówią, że oni nic nie chcą. Jak ja już ich znam, to wiem, że są takie płaszczyzny, w których na 100% mogę iść im pomagać. Natomiast są chwile, gdzie ja nie do końca wiem, tylko się próbuję domyśleć. Jak są to osoby bliskie, no to jesteśmy w stanie w jakiś sposób ingerować. Natomiast jak są to osoby obce, no my nie wiemy. Także pomoc jest i jesteśmy dobrym i fajnym społeczeństwem i wydaje mi się, że zwłaszcza w takich trudnych jakichś momentach w życiu, to jesteśmy akurat narodem, który naprawdę chętnie sobie pomaga. Także to ja zauważam pozytywy. Ja też ostatnio jakby no, w większości też się otaczam ludźmi, którzy gdzieś tam są chętni do pomocy, że ja im coś pomogę, to też mi tak nawzajem. I też się otaczam kobietami, bo zazwyczaj się mówi, że kobiety się nie wspierają, nie pomagają sobie. Ale ja ostatnimi czasy na swojej drodze spotykałam w większości właśnie wartościowe kobiety, które się wspierają, które się inspirują. I też poprzez te live'y chcę pokazywać, że jednak grono kobiet, które tutaj pokazuje, się wspiera nawzajem. Jednak nie zazdrości sobie, tylko sobie pomaga. Nawet jeśli działają jakby na jednej płaszczyźnie, robią ten sam zawód. Ale tak naprawdę klient nie zawsze wybierze tą, z którą gdzieś tam tak naprawdę będzie miał, lepiej się dogada, tak? No i tutaj przez to, ale tak naprawdę no, ja też mam dużo koleżanek stylistek, z którym się przyjaźnię i nie mam między nami jakiejś takiej konkurencji niezdrowej po prostu. A czasami pewnie wręcz jest chęć pomocy, tak? Tak, tak, i wspierania się, tak, tak, promowania się. No tak jak właśnie mówię, klienci wybiorą osobę, z którą gdzieś tam lepiej się dogadają, tak, bo poczują tą samą energię, więc wybiorą tą osobę, tak, no więc. Tak, dokładnie, dokładnie. To jest kwestia tego, że ktoś to przepracował, albo to wyniósł też z domu, że był nauczony tego, żeby wspierać i pomagać. Myślę, że też dużą rolę jest to, jak zostaliśmy gdzieś tam wychowani. Tak, ale tak jak mówię, możemy też pewne rzeczy zmieniać. Nawet jak nas wychowano w jakimś innym środowisku, to jeżeli zrozumiemy, co nas tak naprawdę przyblokowało, co się dzieje, to jesteśmy w stanie zmienić to i przejść jakby na inną płaszczyznę w życiu. Nie? Także to są takie ważne elementy. Także tak, ale kobiety się wspierają. To jest też fakt, potrafią rywalizować ze sobą, ale często jest to też zdrowa rywalizacja. Bo znowuż, coś się dzieje, tak? I jedna pokazuje, że jest w stanie zrobić więcej, zrobić lepiej, to w takim razie ta druga też szuka rozwiązania, prawda? Co prawda więcej takich pozytywnych, powiedzmy, rzeczy zauważyłam za granicą, ale to byłam w Stanach 4 lata i tam to jest fakt, że sąsiad, jak zobaczy u sąsiada, że coś, nie wiem, tamten kupił ładny samochód, to on zrobi wszystko, żeby ten samochód też kupić taki, tak? A my tego się uczymy. Jesteśmy jednak w tym procesie też przemian i uczymy się. Ja obserwuję u młodych osób, które patrzą na zasadzie takiej, okej, temu się żyje lepiej, on podróżuje, ja też tak chcę, prawda? I próbuję, podpytuję, słuchaj, co zrobić, jak zrobić, z jakich biur korzystać, nie? Na takiej zasadzie. Tak, tak, dokładnie, bo też
też właśnie słyszałam o tym, żeby się to też nie tyle rywalizacją, co słuchania właśnie tych doświadczonych bardziej od nas i podpytania ich, i oni zawsze odpowiedzą, jak zrobiłeś to, że jesteś w tym miejscu, w którym jesteś. Może mi coś podpowiesz. Też właśnie słyszałam, żeby pytać tych bardziej doświadczonych. Tak, i to nieważne właśnie od wieku. Tak jak powiedziałam, jak zaczęłam zajmować się ubezpieczeniami, ponieważ ja nigdy nie interesowałam się ubezpieczeniami od strony takiej, żeby chodzić, biegać i coś tam komuś po prostu dawać. Nie? W momencie, kiedy osoby, które pokazały mi, o co chodzi w tej profesji, to pokazały mi jedną z najważniejszych rzeczy. Pokazały mi, pierwsze to jest klient, czego on potrzebuje, jak mu można pomóc, a ja jako osoba, która dopasowuje mu produkt, jestem w tym ogniwie na końcu. Bo wtedy będę mogła patrzeć na swoją pracę w długim okresie czasu. Tak, te ubezpieczenia są naprawdę bardzo specyficzną działką. I tutaj, jeżeli klient jest najważniejszy, to my dostajemy bardzo dużo tej wartości dodanej. Ja mówię takiej psychicznej wartości, bo ja pamiętam sytuację, mówię, że w zasadzie te dwie dziedziny u mnie się bardzo mocno spinają i uzupełniają. Ja pamiętam sytuację taką ubezpieczeniową, gdzie byłam tak naprawdę jedyną osobą po nagłej śmierci ojca, zresztą w wypadku samochodowym, i wdowa, która została z trzema synami. Miała masę telefonów, listów z przypomnieniami o płatnościach, tak? O zobowiązaniach, które były. A ja byłam jedyną osobą, która przyszła do niej i powiedziała, robimy wypłatę, dostaje pani pieniądze. Ona po prostu płakała i mówi do mnie, pani Alino, była pani jedyną osobą, która mi coś przyniosła, a nie powiedziała, że ona coś chce. Dlatego mówię o tych wartościach, bo jeżeli w ten sposób popatrzymy, to jesteśmy w stanie dać ludziom bardzo dużo, ale to, co ja dostałam od tej osoby, to dostałam takie poczucie własnej wartości, że to dało mi siłę napędową, że mogłam rozmawiać z innymi osobami. Ja sama czułam się po prostu z tym bardzo dobrze i zrozumiałam, jak to ma wielki sens, wykonywanie właśnie takiego zawodu, a nie innego. Pomaganie to jest dlatego moim hobby, moim motto się też stało, żeby pomagać ludziom, bo jakżeż wtedy ja się dobrze czuję, prawda? To chyba każdy. Dokładnie. Jak się coś, to, że pomagamy innym, ale też robimy to, co kochamy, to naprawdę się dobrze z tym czujemy. A co Cię motywuje i inspiruje do działania? Mnie inspiruje tak naprawdę wiele rzeczy. To już pomijając, że osoby, z którymi się spotykam, bo bardzo ważne jest środowisko, z osobami, z którymi współpracujemy. Muszą być to osoby pozytywne. Ja też szukam tylko i wyłącznie takich, bo wtedy wiem, że mam chęć do działania. Ale nie tylko. Książki. Masę książek rozwojowych. Ktoś jakby mi tak wiele, wiele lat temu, jak miałam powiedzmy lat 20, powiedział, że ja będę czytała tego typu pozycje, to bym powiedziała, żeby naprawdę zimny prysznic sobie wziął dla ochłody. Jakoś ciężko one do mnie przemawiały. Natomiast na dzień dzisiejszy to jest jakby mój pokarm dnia codziennego. Książki, które pokazują mi, jak mogę dotrzeć do samej siebie i tą motywację mi dają, kiedy mogę wprowadzić się w stan medytacji, kiedy mogę
zobaczyć to swoje myślenie i patrzenie tak właśnie od środka, kiedy mogę posłuchać muzyki, która daje mi energię. Kiedyś byłam na jednym ze spotkań z Antonem Robbinsem, pewnie taką postać gdzieś wiele osób zna. I słuchajcie, to usłyszałam od niego słowa, które mnie wtedy trochę zastanowiły. On mówi tak, słuchajcie, ja niejednokrotnie rano wstaję, wszystko mnie boli, bo on ma swoje schorzenia, o których wtedy akurat też mówił. Mówi, wszystko mnie boli, nic mi się nie chce. No to przecież ja muszę się jakoś naładować. Co ja mogę zrobić? Włączam muzykę i siedzę tak pół godziny, póki nie mam tej energii. Ja mogę powiedzieć też, że staram się wtedy wziąć książkę, poczytać jeden, dwa rozdziały z książki, posłuchać muzyki. Jeżeli nie, to włączę sobie jakiś program szkoleniowy. Ja nie mówię takie szkolenie stricte tak, 1+1=2. Nie, ale takie właśnie z dziedziny medytacji. I to mi bardzo dużo daje, bo ja dostaję taki zaszczyk energii, adrenaliny, że chce mi się wtedy wszystko. A jeszcze jednym z największych moich takich energetycznych elementów to są moje marzenia. Uwierz mi, że w momencie, kiedy zaczynam wchodzić w swoją przyszłość i w to, co ja wiem, że ja już to mam, to jest tylko kwestia czasu i znalezienia drogi dojścia do tego. To jest dla mnie największym takim inspirującym, takim motywatorem chęci działania i otaczania się właśnie ludźmi, którzy myślą podobnie, którzy też chcą wyjść na szczyt i osiągnąć swoje cele. Nie zawsze muszą być to cele finansowe, bo czasami my myślimy, że jak wyjdę na górę, to będę miał masę pieniędzy, będę się pływał w tym. To nie o to chodzi. Czasami celem i tym takim inspirującym jest zrobienie czegoś dobrego dla innej osoby. To czasami są to bardzo drobne cele, ale one dają taki power, taką siłę, taką energię. Nie wiem, nawet ja mogę zrobić komuś zakupy. Tak? I wiem, że ta osoba tego potrzebuje. To też jest energia. To też jest coś dobrego. Kiedy na jednych ze spotkań coachowych klientka powiedziała, Alina, zjeżdżam z zagranicy, znalazłam swoje miejsce, wiem, czego w życiu chcę i mówi, słuchaj, to jest cudowne, że ja nareszcie po tylu latach wiem, jak mam swoje życie prowadzić. To nie ja jej powiedziałam. To ona sama wyciągła to z siebie, ale gdzieś podczas naszych rozmów. I przypomnienie sobie właśnie takiego elementu, no daje mi tą siłę, daje inspirację do kolejnych działań. A czasami też inspiracją jest niepowodzenie. No bo wtedy siadam i mówię tak, no tak nie może być. Co ja teraz mogę zmienić? No co ja mogę zrobić? Tak? Bo coś mi się nie udało. Coś nie wyszło. I a propos, myślę, że to jest też taki element inspirujący. Często, ponieważ ja sobie wszystko wyobrażam, cokolwiek jestem taką osobą, która wizualizuje sobie wszystko. Kiedyś czytałam historię Thomasa Edisona. Przy tym wszystkim oczywiście uśmiałam się mocno. Wszyscy wiemy, że Edison chciał wynaleźć żarówkę, prawda? Może wszystko robił, żeby tą żarówkę wynaleźć. Ale ile on prób zrobił? No 1000 i więcej. W ogóle się nie udało. I w którymś momencie jeden z dziennikarzy, z osób, który gdzieś napisał jakieś felietony, zadaje mu pytanie, mówi, słuchaj Edison, ale to wszystko nie ma sensu. Zrobiłeś 1000 prób i żadna się nie udała. A ten siedzi i mówi z energią. Mówi, słuchaj, ja 1000 razy sprawdziłem, jakie rzeczy nie działają. Szukam dalej. To jeszcze było mało.
Kiedyś Edison ze swoim przyjacielem poszedł do laboratorium i wykonywał po prostu jedno z kolejnych jakichś tam badań. W pewnym momencie huk, wybuch, coś się wydarzyło. Oczywiście nic nie było widać w tym laboratorium. Jego przyjaciel szuka, gdzie ten Edison się podział. Znalazł. Znalazł Edisona. Edison stał, czupryna wielka, gdzieś tam włosy postawione na baczność i notuje. Oczywiście całe laboratorium, można powiedzieć, że prawie, że przestało istnieć. I mówi do niego, coś ty człowieku zrobił. Edison, przecież wysadziłbyś w powietrze. On mówi, czekaj, ja tylko zanotuję, bo właśnie wynalazłem sposób, jak bombę spreparować. Patrzcie się, jest energia. W każdej sytuacji. I to są właśnie takie moje elementy, czasami drobne, czasami większe, że tej inspiracji jest pełno, mnóstwo. Jeżeli źle się czuję, to sobie pomyślę o tym, czego ja chcę. I moją największą, ale to największą inspiracją to jest moja rodzina. Bo naprawdę, gdybym pomyślała, że właśnie ja ich mam, że gdyby mnie nagle zabrakło, to nie będzie to wszystko takie już oczywiste i proste. Gdybym ja nagle przestała robić to, co robię, to moja rodzina by była po prostu inna. A tak myślę, że dzielimy się tą inspiracją, chęcią działania i jakby widzimy cel, po co i na co robimy pewne rzeczy. Ja mam trójkę dzieci, dorosłych, co prawda, już każdy ma swoje własne życie, ale jak czasami mówię, że szybko się starzeją nasze dzieci. No, ale to jest po prostu piękne. Także. Dokładnie. Stąd jest moja inspiracja. No i dzieci są największą też inspiracją i ludzie, z którymi mamy styczność, się otaczamy. To prawda. Piękne to też, że powiedziałaś, że inspiracją są porażki. To jest cudowne, a jednak ludzie muszą sobie to też uświadomić, żeby wsiąść i się zastanowić właśnie nad taką porażką, że jednak może być inspiracją do jakiegoś działania, do jakiejś zmiany. Tak, ja przeszłam w życiu wiele takich trudnych porażek i mogę powiedzieć o jednej sytuacji, gdzie jedną z córek, którą urodziłam, miała bardzo duże problemy zdrowotne, zresztą urodziłam trochę za wcześnie. I można by było powiedzieć, że mogłam się poddać i powiedzieć, trudno, taki los, tak się to wszystko ułożyło. Natomiast właśnie ta pozytywna energia, chęć działania, pozytywne myślenie, powiedziałabym, że doprowadziło do tego, że dzisiaj mam dorosłą córkę, piękną, mądrą, która ma swoją rodzinę. Ale to było przeżycie, które niejedne kobiety doprowadza nawet do chorób psychicznych. Więc miałam wybór albo się poddać, albo walczyć. I wydaje mi się, że właśnie poszukiwanie tego rozwiązania, robienia wszystkiego, żeby było dobrze, pozwala człowiekowi żyć. Kiedyś czytałam też taką historię, która opowiadała o kobiecie, która była ze swoim synkiem na spacerze. Niestety nie zauważyła, kiedy ten samochód, kiedy dziecko odłączyło się od niej i najechał samochód na to dziecko. Miała wybór. Poddać się, płakać i nic nie zrobić. A ona znalazła tyle energii, tyle siły w sobie, że była w stanie unieść ten samochód. To jest. Potem próbowano wiele razy z tą kobietą, żeby tego dokonała. Ona już tego nie dokonała nigdy.
Natomiast ta chęć działania, ja celowo o tym mówię, bo właśnie w nas musimy sobie wywołać taką chęć działania, chęć życia, chęć zmiany, chęć osiągnięcia czegoś, chęć pomocy. I to jest cały czas ta chęć wewnętrzna, zwizualizowania tego, zobaczenia. Jeżeli mamy z tym problem, to warto, czy mamy problem, czy też nie, bo czasami chcemy tylko uporządkować, to warto też po prostu korzystać z pomocy czyjejś. Ja jestem coachem, ale sama mam też coacha. Ja prowadzę mentoringi, ale sama mam też mentora. Dlatego, że ja wiem, jaką to ma wartość. Ja sprzedaję polisy, ale ja sama mam 9 polis. Każda jest inna. Ktoś by powiedział, szalona kobieta. Nie, ja znam wartość tych rzeczy. Więc o to w tym wszystkim chodzi. Poczuć wartość, czuć, wiedzieć, korzystać z tego. Zawsze można znaleźć dobre rozwiązanie. A płakać, siedzieć, to można sobie tylko przez chwilkę. Każdy ma do tego prawo. Ja sami też popłaczę, ale tylko przez moment. Dokładnie, popłakać to też jest takie oczyszczające, ale jednak trzeba się spiąć i działać. Patrzę tutaj na komentarze. Newstaj Akademii napisał cudowna kobieta. I również Newstaj Akademii napisały tutaj dziewczyny. Inspiracją są porażki, piękne i prawdziwe. Maria Karlak pisze, w trudnościach poznajemy swoją siłę. I to prawda, bo to zależy jak podchodzimy, bo niektórzy siądą w kącie i będą płakać, ale jeśli jednak mamy tą siłę, to działamy, to prawda. I tutaj jeszcze Newstaj Akademii. Chęć życia, chęć działania, wspaniała pani Alina, dziękujemy Maszka za wspaniałe spotkanie. Ja również dziękuję, że jesteście tutaj z nami i tak chętnie piszecie tutaj w komentarzach. No to chciałam przejść do ostatniego pytania. Działasz konsekwentnie, dążysz do swoich celów, tak? Jesteś nagradzana, doceniana. Jaką radę byś dała kobietom, żeby się nie poddawały, nie bały, tylko sięgały po swoje marzenia? Jedna najważniejsza rada to po prostu działać. To tak jak wcześniej wspominałam, jak dziecko chce się nauczyć chodzić, to musi postawić pierwszy krok. Ono musi zacząć przewracać się. Jak chcesz przejść jakiś odcinek drogi, to musisz wstać i zrobić ten pierwszy krok. Nieważne, jaki on będzie. Dobry, zły, nieważne. Ale musisz konsekwentnie iść. Konsekwencja, pewność, dokąd chcę iść, bo mogę iść donikąd, tak? Można sobie po prostu iść przez siebie i idę, gdzieś tam zajdę, tak? Ale można sobie powiedzieć, że stąd, gdzie teraz siedzę, mogę dojść do rynku w Krakowie, tak? Ale ja już mam cel postawiony i ja wiem, że jak ja tam dojdę, to mogę wytyczyć sobie kolejny cel. Ale wiem, dokąd zmierzam. Nawet jakbym nie doszła do rynku, to gdzieś po drodze się zatrzymam, tak? Ale już mam ten cel określony. Dlatego to, co bym mogła powiedzieć kobietom, nie bać się, bo strach jest naturalnym takim elementem, który nam towarzyszy. Musi być strach. Bo jak nie ma strachu, to nie ma energii. Jak jest strach, to się boimy. Jak się boimy, no to zaczynamy działać, tak? Jak jest ciemno i gdzieś tam coś słyszymy z boku, no to zaczynamy działać, bronić się. A jak nic nie robimy, no to nic nie dostaniemy. Trzeba wyjść ze swojej strefy komfortu. Jak ktoś mi mówi, że ja chcę coś zmienić w życiu, to ja się go pytam, jak się dobrze czuje na dzień dzisiejszy, w tym, co ma. Jak mi mówi, że bardzo dobrze, no to okej, to jest pytanie. Czy jeśli coś zmienisz w tym swoim życiu i wyjdziesz z tej strefy komfortu, to czy dasz radę działać? Tak? Bo są osoby, które mówią tak, ja nie chcę nic, bo tak mi jest dobrze, nawet jak mi jest źle, to i tak mi jest dobrze, bo to jest znane, prawda? Ale jak wyjdę poza tą strefę, bo ja wiem, czego oczekuję, bo ja wiem, że ta nagroda, która mnie czeka,
jest w takiej postaci, w jakiej ja już ją widzę, w jakiej ja już ją czuję, to po prostu pójdę. I naprawdę nie bójmy się. I nieważne, czy jestem kobietą, czy ktoś jest tutaj mężczyzną, każdy z nas może osiągnąć w życiu to, co będzie chciał, w zależności jakie dostał talenty, a każdy ma inne. Ja nie będę śpiewaczką, bo nie mam głosu operowego, tak? Ja nie będę tancerką, bo owszem, lubię tańczyć, ale tylko na swoje własne potrzeby. Nie będę jakimś tam naukowcem, dlatego że ja się z tym nie czuję dobrze. To nie są moje talenty. Moim talentem jest pomaganie ludziom. To jest mój talent, ja go odnalazłam. Więc usiądźcie, znajdźcie swój talent, weźcie kogoś, kto po prostu z wami porozmawia, kto was wysłucha. Same też wysłuchajcie. Wsłuchajcie się w siebie. Jest słuchanie siebie, komunikacja z samym sobą jest podstawą. Pokochajcie siebie, idźcie dalej. Dacie radę. Jak ja dałam radę, to każdy da radę. Piękne, piękne zakończenie. Bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia, że jesteś jedną z bohaterek tego cyklu, za wspaniałą, inspirującą, wartościową rozmowę. Ja dziękuję serdecznie, dziękuję Tobie za zaproszenie i dziękuję słuchaczom, którzy mieli ochotę wysłuchać nas i myślę, że skorzystają. Myślę, że dużo z tego wyniosą, się zainspirują i będą działać, i się nie poddawać, i się nie bać. Zostań jeszcze ze mną. Wam dziękuję za dzisiaj. Zapraszam Was na portale społecznościowe do Aliny. Jeśli będziecie mieć jakieś problemy kryzysowe, czy jakieś inne, czy w pracy, czy w życiu prywatnym, to wiecie, gdzie szukać pomocy, rozmowy. Za dzisiaj Wam dziękuję. Widzimy się tradycyjnie za tydzień. Miłego wieczoru Wam życzę. Do zobaczenia. Cześć. Do widzenia. Dziękuję.